kapitanem, z panem kapitanem raz tylko grałem. Witam pana kapitana. Będzie ciężko, panie kapitanie. Czekał pan na mnie, pan się przyzna. Tak będziemy powtarzać. Nie będziemy powtarzać. Tak będziemy, jak nie będziemy powtarzać. Obronię pionę, nie dam piona. Nie dam piona. Dobry wieczór, panie Januszu. Obiecałem grać na przedłużenie gońca. Dobry wieczór, panie Januszu. D5. D5. No jak tak można D5 mi grać? Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. No mam parę gońców. Czy potrafię wykorzystać parę gońców? Tak się zastanawiam. Cały czas myślę o tej piosence. Cały czas myślę o tej piosence. Linii D nie daje. Linii D nie daje. Pan Wojciech, co powinienem zrobić, jeśli mam w weekend zawody, a nie mogę się skupić? Wszystko podstawiam, nie widzę prostych bić i przegrywam wszystkie partie. Cóż mogę zrobić? Halo? Muszę się skupić. Pozycja trudna. Przeciwnik jeszcze trudniejszy. No przede wszystkim wypocząć trzeba.
Przede wszystkim wypocząć. Jednak co para gońców, to para gońców. O! Mało czasu. Dzwoniłaś do mnie? Tak się trochę zdziwiłem. Gdzie koniś idzie? Pion zasłonił gońca. Nie było powodu, żeby dać się rozblokować te piony. Stoję tu, stoję tu, stoję tu. Tu. Szach. Cokolwiek to znaczy, obroniłem piona C4. Napadłem na wieżę, nie bardzo można wieża A8. Mówiłem, że nie bardzo można. Teraz nie można bić piona. Mam piona więcej. O! Mówiłem, że nie można bić piona. A ten koń gdzie przyjdzie? Oj, oj, oj. Się ciężko gra. Nie można bić piona, bo znowu to samo. Nie ma ruchu skoczek D6, bo skoczek C8. Goniec stoi źle, bo tu grozi mat. Oj, dziękuję bardzo, miałem szczęście.